Chyba każdy kierowca choć raz w życiu skomentował jazdę innego użytkownika drogi słowami: jak jeździsz, baranie? Jak wiadomo, nie jest to określenie powszechnie uważane za miłe, no chyba że jesteśmy posiadaczami pick-upa marki Ram. Bo Ram to po angielsku baran. Hi Ram brzmi nawet sympatycznie, a dla fanów tej marki to wręcz komplement. Ram to kultowa marka wywodząca się od Dodge'a Power Wagon, dużego pick-upa z lat 40. ubiegłego wieku, produkowanego przez 35 lat. W latach 90. ponownie wskrzeszono ideę pełnowymiarowego pick-upa, który stał się legendą. Niedawno ponownie głośno zrobiło się o Ramie, a to za sprawą unikalnego modelu TRX, najszybszego i najmocniejszego pick-upa na świecie, który miał swoją premierę także w Polsce. Miejscem tego unikalnego wydarzenia była siedziba firmy Performance Automotive Polska w Chorzowie, dealera marek Dodge i Ram. Dzisiaj mamy event przeznaczony, prezentujący najnowszy model Ram TRX. Jest to najszybszy pick-up seryjnie produkowany na świecie. Oprócz tego można zobaczyć całą pozostałą gamę modeli marki Ram oraz Dodge. W dniu dzisiejszym podczas eventu będziemy robili prezentację modelu Ram 1500. Będziemy odbywali jazdy testowe modelem Ramami. Poza tym no, gwiazdą całego show będzie model TRX. O tak, taka gwiazda nie pojawia się często, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie dominują pick-upy europejskie i japońskie. To jest najmocniejszy pick-up na świecie, więc dlatego jakby uważamy, że jest to auto unikatowe i taki road trip należy się takiemu autu, żeby klienci mogli go zobaczyć. Mamy duże zainteresowanie dzisiaj tutaj w Chorzowie. Faktycznie, do Chorzowa na pokazy licznie przybyli fani amerykańskiej motoryzacji. Wszystkich interesowała moc i cena pojazdu. Mamy w nim 702 konie, mamy 880 Nm momentu obrotowego. Jest on dostępny od ręki w Performance Automotive Polska. Jego koszt to 829 tysięcy złotych. Na pewno trzeba zwrócić tutaj uwagę, że jest to auto seryjnie produkowane i my jako importer zorganizujemy do końca roku 250 jednostek i w okolicach 10-12% z tego trafi do Polski. Jak widać, Amerykanie poważnie traktują polski rynek. W końcu kilka milionów dolarów piechotą nie chodzi. A jazda taką zabawką to sama frajda. Jaki jest Ram TRX? Okazuje się, że daleko mu do wersji roboczych. Jazda Ramem 1500 jest bardzo wyjątkowa z tego względu, że nowy model posiada z przodu wielowahaczowe zawieszenie. Tylna sztywna oś dostała sprężyny, przez co auto się bardzo komfortowo prowadzi. W wersji wyposażenia mamy nagłośnienie Harman Kardon, 19 głośników 900 W z procesorem dźwięku, który dodatkowo wygłusza szumy podczas jazdy. Co do tej pory było to tylko zarezerwowane dla marek premium. Mimo tego luksusu, pick-up nie utracił swych utylitarnych korzeni i cech. Duża przestrzeń, wiele schowków, które też sobie klienci bardzo cenią. Układ stały napęd na 4 koła z możliwością jazdy przez cały rok. Nie jest to jakiś system dołączany, jest to na zasadzie Torsena. Oczywiście możemy też przyłączyć sobie napęd tylko na tył. Mamy dodatkowo reduktor, blokadę osi, więc auto jest wielozadaniowe. Sam bym bez problemu pojechał w teren pochlapać się w błocie, a wieczorem na imprezę pod garnitur z krawatem. Nie miałbym wcale wstydu tym autem się nigdzie pokazać. I za to kochamy pick-upy. Pojazdy uniwersalne i reprezentacyjne zarazem. Duże zainteresowanie modelem, pomimo ceny, dobrze wróży. Widzę, że klienci też są bardzo podekscytowani. Krótko mówiąc, to samochód terenowy o wysokich osiągach, który naprawdę ekscytuje ludzi i sprawia, że znów można przyjemnie podróżować. Szkoda tylko, że aż tyle kosztuje. Ale czego nie robi się dla przyjemności?